Siema, gramy dzisiaj w Minecraft Duels. Nowym itemem, który dodaliśmy, jest Command Block Sword, no i w sumie Command Block. Więc generalnie myślę, że będzie dosyć ciekawie. Zaczynamy! Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Okej, słuchajcie, wystartowaliśmy, siemano, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cyfra, to jest kolejny odcinek na moim kanale i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Duels. Gramy dzisiaj, słuchajcie, na śnieżnej mapie, z racji, że w sumie pokrzam, ta mapa jest całkiem spoko. No a po drugie, że tak powiem, słuchajcie, gramy sobie dzisiaj specjalnym nowym przedmiotem. Jak wspomniałem, został dodany Command Block Sword. Pokazuję wam, jak kraftuje się te wszystkie rzeczy już na starcie, ponieważ możemy skraftować dwa Command Bloki, przy użyciu dwóch Command Bloków robimy Command Block Sword. Generalnie na wstępie powiem, że ten pomysł powstał już za granicą dużo wcześniej, więc jeśli chcecie obejrzeć sobie odcinki jakieś, uznajmy to źródłowe, wpadnijcie na zagranicznego YouTube'a. No a generalnie mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, zostawicie łapkę w górę, pamiętajcie, żeby zajrzeć w komentarze, ponieważ tam próg łapek jest już ustalony, który musicie wbić, żeby też jutro był odcinek. Tak przy okazji, gramy sobie Duels, bo w sumie dawno ich nie było i tak dla odmiany, żeby nie grać na non-stop UHC i tak dalej. Po drugie, wiem jedno, że mój team ma mi pomóc, słuchajcie, w zdobyciu tegoż miecza, ponieważ jest praktycznie jeden miecz na team, z racji, że kosztuje to między innymi netherite'y, więc jest to dosyć drogi przedmiot. Co więcej, doszło dzisiaj crafting, słuchajcie, jajka villagera. Jest ono craftowane, już pokazuję wam w jaki sposób, mianowicie taki, czyli potrzebujemy, słuchajcie, diamenty i blok emeraldu, więc dużo generalnie emeraldy zyskały na wartości jakkolwiek. No i co? Z tego co wiem, tutaj chyba jest troszeczkę obsydianu, z którego będzie można skraftować netherite, jeśli się nie mylę, chłopaki. Tak, tu jest, słuchajcie, obsydian. Tu była skrzynka jeszcze z czymś. No ale generalnie co? Myślę, że takie trzy miecze przypadają średnio na team. No i misją moją i mojego teamu jest to, żebym ja wykonał sobie taki przedmiot. Pamiętajcie zasugerować, jaki item możemy dodać w następnym odcinku, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyście sugerowali, bo ja bardzo lubię czytać komentarze z waszymi propozycjami. Ja mam jeszcze taką myśl, że w przyszłym tygodniu, słuchajcie, zostanie dodany taki item jak Admin Sword, który będzie połączeniem Command Block Swordu i... no i powiedzmy, będzie połączeniem jeszcze w dodatku, kurczę blade, z tym, Boże, jak to się nazywa? Z beaconem, tak, z beaconem, więc mam nadzieję, że będzie to działać. No i oczywiście chciałbym podziękować Dadziu za zrobienie dla nas teksturki, słuchajcie, dla Command Block Sworda. No i oczywiście całemu BlueMC za to, że hostują nasze tryby. Ktoś tu mnie wkurza, kurczę blade, zaraz mam... ja zaraz będę musiał kogoś iść wyjaśnić. Dobra, ale tym się nie przejmujemy. Jak na razie, słuchajcie, schodzimy sobie w dół i musimy nazbierać jak najwięcej surowców, ponieważ to wszystko dzisiaj jest bardzo drogie. Generalnie prosiłbym o pomoc moich teammate'ów, żeby pomogli mi pozbierać na ten mieczyk, jakby jest to cel odcinka, więc mam nadzieję, że nam się to uda. A was chciałbym zaprosić jeszcze tak okazyjnie, słuchajcie, na Twitch.tv/cyferkowy. Możecie sobie wpisać na Twitchu cyferkowy i prawdopodobnie na 90% wam znajdzie. Ponieważ, moi drodzy, gramy tam właśnie w takie eventy dosyć często, nawet czasami bez nagrywek, więc nie wszystko pojawia się na YouTubie, tak jak dzisiaj na przykład się pojawiło, więc myślę, że warto wpaść. W ogóle koksu 5 gram ktoś gra. Okej, dobra, nieważne, w każdym razie ja się muszę wkopać, pozbierać te surowce, mamy 30 minut około, tak mniej więcej, na pozbieranie tego wszystkiego, więc będziemy się słyszeć po prostu za chwilkę, moi drodzy. Dobra, jedno co wiem, z emeraldami problemu mieć nie będę, ponieważ prawie mam już dwa bloki, moi drodzy. Przede wszystkim, cóż, no, dzisiejsza runda jest troszeczkę OP, wstępnie wspomniałem już moim ludziom tutaj, jak i wszystkim graczom. Przy okazji, admini, proszę o chat on, żeby mogli sobie popisać z nami. Generalnie, że ta runda będzie dosyć cursed, z racji właśnie tegoż, że będziemy robić tutaj miecz, który jest one hitem, ponieważ on ma sharpness 1000, moi drodzy, 508 obrażeń. Myślę, że ciężko będzie bronić się przed takim mieczem. Też generalnie źle obliczyłem, bo myślałem, że jeden miecz będzie na team, jednakowoż pomyliłem mapy, tak muszę stwierdzić, ponieważ w tej mapie jesteśmy w stanie zrobić nawet 4 takie miecze na drużynę, więc mam tylko nadzieję, że nie trafię oczywiście zbyt szybko na takich przeciwników. Cyfer set szybko padnie. Znaczy, sety padają tylko kiedy uderzymy takim mieczem. Taka ciekawostka, że kiedy duży sharpness jest na mieczu, sety padają znacznie szybciej. Nie wiem, jak to jest zrobione, no ale jest tak to zrobione. Dobra, muszę też sprawdzić przy okazji, ile ja potrzebuję redstone'a, ponieważ oczywiście bloki redstone'a też tutaj są zaangażowane w crafting command bloków. 16 bloków redstone'a będę potrzebował. Dobra, na szczęście nie jest to aż tak dużo. Plus jeśli mój team mi pomoże, oczywiście mam nadzieję, że mi pomogą, damy radę to zrobić. Po drugie, chciałbym wykonać sobie villagera, ponieważ będę potrzebował oczywiście i jabłka, no i będę potrzebował sobie jakąś zbroję zrobić, żeby nie było, bo wydaje mi się, że co jak co, ale na
nawet mając tak mocny miecz, zbroja będzie nam potrzebna. Co więcej, chciałem w ogóle się pochwalić, bo ten miecz, słuchajcie, który będziemy robić, jest zrobiony właśnie przez Dadzia. Poprosiłem Dadzia, słuchajcie, żeby wykonał dla nas naszą, powiedzmy, własną teksturę tego miecza. Jest ona animowana. Coś niesamowitego, ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i tak dalej. No, ale cóż mogę powiedzieć w tym temacie? To chyba nie za dużo, więc może lepiej skip teraz do momentu, kiedy będę lepiej dozbrojony. Przy okazji przydałoby się zrobić stalowy kill-off, bo tak trochę kopię tym żelaznym i wiecie co, tak mam wrażenie, że tracę dużo czasu, bo stalowy jest troszeczkę lepszy, plus nie mówiąc o tym, że zwykły koblowy w tym momencie podwójny byłby dużo szybszy, więc... Cóż mogę powiedzieć, ja się zbieram za kopanie, moi drodzy, bo mamy tego masakrycznie dużo do pozbierania. Dobra, zadania zostały podzielone między mój team mniej więcej, kto czym się zajmie i tak dalej. Chociaż jak wspomniałem, dzisiejszym nadrzędnym celem trochę ham game będzie, taka powiedzmy szynka game, bo ja muszę przede wszystkim dzisiaj się dozbroić w te przedmioty, moi drodzy. No ale z tym się pogodziliśmy wstępnie, jakby ja im to zrewanżuję, powiedzmy, jeszcze dodatkowym eventem dzisiaj, ewentualnie drugą rundą tego trybu, więc myślę, że będzie całkiem spoko. Tak, tak, moi drodzy, nie przysłyszeliście się, na Twitchu bywa tak, że gramy nieraz te eventy po 2-3 rundy. Także myślę, żeby fajnie było, jakbyście wpadli. To może jakiś maratonik polecić czy coś takiego. A żeby was tak jeszcze zachęcić, też przedłużane streamy trwają na Twitchu. Nie mówiąc o tym, że wiszę wam jeszcze w sumie 3-12 godziny, ponieważ obecnie zbieramy na nowy komputer, na właściwie na części do komputera mojego, ponieważ trochę zaczął robić brr i tak dalej. A jak wiecie, w tym roku, słuchajcie, wychodzi The Forest 2, czyli gra w sumie, którą najbardziej czekam, może nawet bardziej niż na Cyberpunka czy na inne gry czekałem kiedykolwiek. I z tegoż powodu postanowiłem zrobić wielką modernizację mojego komputera i chociażby w tym momencie mamy już nowy procesor, ale zbieramy też na inne części, więc możecie bardzo serdecznie pomóc chociażby samą obecnością na tych streamach w zebraniu, słuchajcie, na nowy sprzęt, na nową jakość i tak dalej. A ja jeszcze tylko wspomnę, że na tym kanale nie pojawi się żaden gameplay z innych gier. Spokojnie! Wszystkie takie rzeczy są na Twitchu właśnie, jeśli o to chodzi, jeśli komuś się nudzi ten content, że och, tylko Minecraft i Minecraft, wpadnij na Twitcha, byczku, bo naprawdę dużo tam działamy, jeśli chodzi o inne jakieś contenty. W sumie to ostatnio gramy tylko w CS-a i w Minecrafta, więc to też jest takie trochę naciągnięte w tym momencie, no ale generalnie zdarza nam się w dużo różnych gier pogrywać. Słuchajcie, jestem na powierzchni, dostałem informację, że reszta graczy dozbierała brakujące przedmioty dla mnie, takie straszny hamcio straszny ze mnie dzisiaj, straszny hamcio ze mnie dzisiaj, no ale dobra, ja sobie po pierwsze ale słuchajcie, moje złoto. Zapraszam generalnie każdego, kto mi tutaj chce pomóc na powierzchnię, ponieważ potrzebuję waszej pomocy. Potrzebuję was w moim składzie, widzowie, KGW. Dobra, mamy już emeraldy, mamy już diamenty, mamy... Redstone może jeszcze nie być w sumie. Zobaczmy, ile redstone'a wyjdzie. Redstone też już mi w sumie wyszedł, więc mam 16 bloków. Kurde, spodziewałem się, że to będzie trochę za dużo. Jak się okazuje, jednak starczy. Dobra, ziomuś, wezmę te jeszcze bloki w razie W, bo my ich potrzebujemy 16. 16 potrzebujemy. Kurczę blade. Mogłem trochę podrożyć ten crafting, szczerze mówiąc. No ale dobra, chłopaki, ja już nie potrzebuję więcej redstone'a. Okej, to mi starczy. Ja potrzebuję już tylko i wyłącznie netherite. Z tego, co widzę, chyba nikt mi tutaj obsydianu nie doniósł, więc wezmę, zrobię sobie szybko diamentowy kill-off. Zawczasu korzystam też z oferty, słuchajcie, którą dzisiaj dodaliśmy, czyli zrobię sobie jednego villagera, ponieważ będę potrzebował jakieś jedzenie, więc dobra, mamy to. Pięknie, ładnie. Ja idę czym prędzej, słuchajcie, kopać tutaj obsydian, ponieważ dzięki niemu będę mógł na spokojnie zrobić sobie ten miecz. Kiedy zrobię ten miecz... Dobra, to jest kerst, szczerze. Aha, ktoś już wykopał cały obsydian, tak? Nie, no świetnie, dobra, dobra. To kto ma obsydian, kto ma netherite? What the help? Okej, to było kerst w tym momencie. Weź shift, Nimordo, shiftuj, ej. Weź shiftuj. Weź shiftuj, shiftuj, Kubas, Kubas. No weź shiftuj! LOL? LOL! Co jest? X-ray detected. Czekając na dostawę netherite'u, najlepiej chyba tak to ująć, ja uszykuję jedną ważną rzecz dla mnie, czyli po prostu mówiąc najprościej villagera, ponieważ odmyślę, że nam się przyda najbardziej. Well, potrzebujemy jedzenia, pamiętajmy, że głód będzie nam spadał, więc miło by było sobie uszykować już zawczasu tutaj, ja myślę, że z komposterem villager będzie całkiem w porzo. Dobra, przyjmij robotę, mordeczko. Masz tutaj oczywiście swój komposter, więc myślę, że nie będzie problemu, chociaż czekaj, czy on musi być wyżej czy niżej? Cześć, Kubas, siema. A, bo ty już jedzenie zrobiłeś, okej, spoko, dzięki wielkie, mordo, ale ja myślę, że ja bym jeszcze... Kurczę, dobra, złapałem w końcu, że ja będę jeszcze jabłka potrzebował. Dobra, z tego co widzę, mam problem, bo rzuciłem go za wysoko, więc niech ziomek se wyjdzie. Masz tu robotę i jest. Kurczę, blada, ale to nie ten villager, którego byśmy chcieli, więc będę musiał go restartować kilka razy, aż w końcu trafimy. Słuchajcie, levelujemy villagera, ponieważ teraz powinien mieć już przy sobie jabłka. Ja się pytam jeszcze raz, słuchajcie, czy ty możesz, Ismerf, naprawdę wyjść z villagera? Proszę.
Proszę, weź z niego wyjdź, mordo. Ja potrzebuję z nim pohandlować. Wszystkie jabłka mi wykupił, do co za Ham i Shrek normalnie, ja nie wiem. Kurczę blade, dobra, 48 jabłek, dzięki. Nie wiem, czemu mi wszystkie rzuciłeś, ale w porze, niech będzie. Ja potrzebuję osoby, która, słuchajcie, zebrała obsydian na mapie, bo potrzebuję 4 sztaby netherite'u. Nie, byczku, ja mam już jedzenie, wystarczy, szczerze mówiąc. To już więcej, jak to nie będę potrzebował. Ja już tylko i wyłącznie potrzebuję, słuchajcie, te netherite'y, co tutaj są. Okej, dobra, widzę, że netherite'y zostały mi już dostarczone, więc dziękuję bardzo serdecznie całemu mojemu teamowi. W końcu udało się nam skomunikować. Widzę, że chłopaki już są w sumie upouzbrajani. Co jest, byczku, coś jeszcze masz? O, obsydiany jeszcze masz, dobra, 4 i redstone, ale w sumie to już mi nie jest potrzebne, to już wszystko mam. Dobra, przede wszystkim, craftujemy teraz, słuchajcie, crafting command bloków, ponieważ one są podstawą naszego przedmiotu. I command bloki oba craftuje się tak. Ja myślę, że generalnie po dzisiejszym... odcinku będą one troszeczkę podrożone, jeśli o to chodzi. I może będzie koszt to jednego command bloka, powiedzmy. No ale command sword, słuchajcie, mamy już w tym momencie miecz sharpness 1000. Pokczam, zostaw łapę w górę, widz na pewno. A i przy okazji zostawcie też suba, bo 69% tego kanału nie subskrybuje. Więc ja myślę, że warto, żeby zostawić subka, moi drodzy. Ja tutaj może walnę jakąś skrzynkę, pozostawiam jakieś itemy dla mojego teamu, w razie gdyby oni potrzebowali, także emeraldy w sumie na zbroję mogę wykorzystać, w razie jak trafię na innych graczy. Macie redstone, macie obsydian, jakby ktoś potrzebował, a ja już czym prędzej czmycham, to bardzo ładne słowo w sumie, czmychać, lol, czmycham pod ziemię i idę zebrać jeszcze troszeczkę złota, no i może tych emeraldów, bo może jeszcze uda mi się jakąś część zbroi chociaż dokraftować, no bo, że tak stwierdzę, tak, uzbrojenie też jest dzisiaj ważne, bo nie wszyscy gracze będą miały, mieli taki miecz, lol. Dobra, w każdym razie, ja się wkopuję, słuchajcie, pod ziemię. Moim zadaniem jest teraz się nafarmić, ostro nafutrować, że tak powiem, przedmiotami, no i będę leciał na powierzchnię. Właśnie! Przypomnieli mi widzowie! Kurczę blady, zapomniałem o najważniejszym itemie! Holy Dame, dobra, odpalam go już! Że ten miecz ma sens tylko w jednym wypadku, kiedy idzie go skontrować. Więc tak, został włączony Totem of Undying w tym momencie, moi drodzy. Więc jakby co, można craftować totemy. Zapomniałem o tym kompletnie, miałem to włączyć przed nagrywką. Kurczę blady, przepraszam was, naprawdę widzowie, ale generalnie troszeczkę zamieszanie jest dzisiaj z tym eventem. Troszeczkę dzicz się dzieje w każdym razie. Takie tam przedłużane streamy i te sprawy mam w tym momencie na Twitchu. I trochę, że tak powiem, mój mózg robi brrr, jeśli chodzi o czas przed nagrywką i czas w trakcie nagrywki. Więc imo, bardzo dobrze, że ktoś o tym wspomniał, bo można porobić totemy. Właśnie, bo ten miecz, tak, one hit, one kill, że tak powiem, ten miecz robi. Ale, że tak powiem, przy zrobieniu totemu da radę. Generalnie pokazuję już na streamie crafting, bo teraz ludzie mogą oglądać streama, by the way. Więc ja już pokazuję crafting. Crafting, słuchajcie, totemu wygląda, czekaj, on jest tutaj. Crafting totemu coś mi rzucił pod nogi, nie wiem co. Wygląda w ten sposób, słuchajcie, czyli 5 złota, 2 jabłka, 2 emeraldy. No i myślę, że każdy da radę. Co ja tutaj mam? Obsydianowe rzeczy, pokczam. Dzięki, byczku, kto mi to dał? Czekaj. Hubix, dzięki wielkie. Kurczę blade, obsydianowe części seta mi dał. Dzień dobry, to nie jest Lalways, mam nadzieję, który ostatnio mnie trollował. Mam nadzieję, że widzieliście, by the way, tamten odcinek, kurczę blade, chociaż w sumie to nie wiem, bo teraz... Poproszę koksu 5 gram, panie muzykant. Ty. Koksu 5 gram, odlecieć sam. Dobra, korzystając z czasu, mam teraz chwilkę, więc mogę sobie postawić na spokojnie crafting. I mam 30 złota, specjalnie zbierane. By the way, dostałem jeszcze buty obsydianowe, więc oh my goodness, mam prawie cały obsydianowy set. I mam świadomość, że ktoś zużył obsydian na zbrojki zamiast na netherite, żeby zrobić jeszcze jeden admin sword. Okej, da się to przeżyć. Robię emeraldowy hełm sobie na pewno, więc wyglądam całkiem kolorowo, że tak to ujmę, mając command block sword i tak dalej. Ja przede wszystkim robię sobie teraz tarczę, bo tarcza też myślę będzie później przydatna, ale kraftuję sobie już teraz migusiem... Halo? O Jezu, dobra, rozdzielę to w ten sposób. Robię sobie, słuchajcie, na prędce te moje kochane, prawda, Totem of Undying, więc robi się je generalnie w ten sposób. Ktoś mnie strasznie rozprasza tą muzyką. Tak, koksu 5 gram po raz kolejny tam leci. Czekajcie, jak to się robiło? To się robiło w ten sposób, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, i w ten sposób ja będę miał 3 totemy, słuchajcie. Niestety wszystkie moje jabłka w tym momencie wywędrowały na spacer, więc ja muszę jeszcze pozbierać sobie więcej... No ja mam utalentowanych widzów, nie ma co mówić, nie? Łapka w górę dla Sansa, widzowie, za koksu 5 gram. Słuchajcie! 2000 łap w górę, Sans uczy się nowej melodii. Na kolejnym odcinku będzie mi przygrywał nową melodię. Sans, pasuje? Pokiwaj mi głową. Pasuje ci taki układ? Sans, halo? Sans, gdzie idziesz?
O ja, ziomek ma mieć ten co ja. O, karamba, drugim admin sword mamy. Znaczy comment block sword. Dobra, napisał na czacie tak, dobra. Więc ja tak powiem, widzowie, słyszymy się za chwilę. Jezus, te odcinki są coraz dziwniej. Dobra, moi drodzy, zostało nam 4 minuty do startu PvP. Jak wygląda sytuacja? 3 totem of undying, no i zapas złota na w sumie refile. Chociaż ja myślę, że wiecie co, nie będę wykonywał sobie refili. Z racji, że bardziej przydadzą mi się inne totemy, z racji, że ja będę totalnym damage'em tego teamu, jeśli o to chodzi. Ja muszę lecieć w pierwszej linii. Po drugie, muszę patrzeć też, słuchajcie, na to, kto ma jaki miecz, bo przypałowo byłoby paść z tym mieczem, tak przyznam, dosyć mocno. Więc ja się tutaj skupię na dorobieniu sobie refili czym prędzej. Mam nadzieję, że moi teammate'i są też w miarę jakoś dozbrojeni i że damy sobie ze wszystkim tutaj razem radę. Dobra, dorabiam sobie 4 refy, myślę, że tyle mi wystarczy. I teraz pytanie, czy mi starczy? Dobra, na jednego jeszcze totema mi wystarczy na pewno. I zostawię sobie te refcie, bo się mogą czasami przydać, przynajmniej 2. Po drugie, robimy sobie emeraldowe bloki, które z wielką chęcią dam moim teammate'om, żeby mogli się dozbroić bez żadnych problemów. Dam też im jabłka przy okazji. No ja wyglądam w tym momencie tak. Ocencie, jak według was jestem uzbrojony według siebie, no takie 9 na 10 bym powiedział, bo całkiem ładnie. Cześć Kubas, co tam u ciebie? Coś będziesz mi tutaj podrzucał? Daj coś. Wiesz, problem jest taki, że właśnie odłożyłem do skrzyni. Siema, coś masz dla mnie? Smurf? Nie, Smurf po prostu pokazuje, że ma totem. Nie, dzięki, ja już mam. Ja już mam wszystkie jabłka. Ja już wszystko mam, słuchajcie. Chodźcie ze mną, idziemy się ustawić. What you doing? Dobra, nie wiem. Chodźcie się ustawić, idziemy w tę stronę. Ja myślę, że najpierw wlecimy sobie w ten team. Nie wiem, jaki to team, ale w ten team wlecimy. I najpierw spróbujemy zrobić kille z tej strony. Także chodźcie do mnie, moja brygado. Tu mamy 2 miecze, kurde, 2 koks miecze, słuchajcie. Więc ja myślę, że całkiem kozacko nam to tutaj pójdzie. Tu mamy stalowy, 3 miecze. Ja, Norbixu i Davido. Nie, no po prostu 3 na 3 miecze, słuchajcie, mamy w naszym teamie. Więc jest kozak. Ciekawe, jak z innymi teamami. Generalnie tak wyglądają inne teamy. Z tego, co widzę, troszeczkę graczy się wykruszyło przed startem. Nie, no on znowu zaczyna. Chopin walony. Dobra, słuchajcie, PvP wystartowało. Jest border opad, dobra, lecimy. Żółci, pokczam. Dobra, żółtych jest najmniej, więc możemy ich w sumie szybko wywalić tutaj. Kurczę, też mieli Janko muzykanta w swoim teamie, dobra. Jeden, drugi, kurczę blade, nie sięgnąłem. Jest David Pat, super obsydianowa zbroja out, że tak powiem. Dobra, chyba nie mają ziomka z obsydian swordem, z tego co widzę. W sensie, przepraszam, z comment block swordem. Więc dobra, pokczampowo. Lecą na środek, z tego co widzę mają diamentowe miecze i tak dalej. Więc chyba się nie udało. Mieczyk, Luke ma, kurczę blade. O, fuck! Fuck, dobra, totem undying, super. Dobra, kurczę blade, udało nam się uwalić gościa. Dobra, kolejny miecz po naszej stronie. Fuck, ej! Prawie padłem, było blisko, szczerze mówiąc, w pewnym momencie. Jak moja zbroja? Moja zbroja jest całkiem mocno zaorana, bo niestety miecze z większym sharpnessem generalnie szybciej orają zbroję. Taka od ciekawostka minecraftowa. Dobra, nic innego tutaj nie mam na razie ciekawego. Mój comment block sword jak na razie zgładził w sumie jednego gracza, więc w sumie ciekko mi to idzie. Ale jak na razie lecimy, kurde, jak taran w innych po prostu. Więc słabo, słabo Luki wykorzystał ten mieczor na mnie. Dobra, cyk! Pyk, 2 kile! O, karamba! Ja myślę, że taki miecz wymagałby, wiecie czego, 1000 graczy, wydaje mi się przynajmniej, żeby to jakoś tak, powiedzmy, mocniej szło, bo tak 100 graczy, zobaczcie, jak po prostu robi bry w tym momencie, nie? Kurczę blady, ale po prostu wymiatamy w tej rundzie. Masakracja! Ale jak wspomniałem, to jest taki w sumie dzisiaj mieczyk dodany po to, żeby się pobawić troszeczkę, bo jakby z samego startu wiedzieliśmy z zamysłu tego miecza, że będzie on troszeczkę tu OP. Generalnie na Admin Sword pomysł jest taki, że będzie dawał jeszcze specjalne efekty. Serio, naprawdę, czy ziomek z tarczą może się obrodzić tylko raz przed uderzeniem? Ej, ten miecz jest naprawdę really interesting, jeśli o to chodzi. Dobra, tu jest ziomek u góry, więc lecimy czym prędzej. Czas lecieć w ziomków. Nie ma co, kurczę blady, tracić czasu na to wszystko. Dobra, czerwony, lecisz jeszcze wyżej w górę. O ile nie ma miecza, comment block, to raczej się nie mam czego bać. O, siema! Dobra, pyk! Pyk, kurczę, drugi totem ma. No nie, po prostu, jaki farciarz. Kurde bele, ale mi zwiał. Uważaj, Marek, dobra, Marek go, kurde, knoknął. Super, tarcza. Pyk, pyk. O, kurde bele, prawie normalnie się obronił przeze mną. Nie no, nie miał szans w ogóle. Ten miecz to jest absolutnie wymiot. W ogóle spójrzcie na to, że ten miecz jest animowany. Jezu, jakie to jest piękne. Siema, Saras. Tak, później będzie, by the way, między nami deathmatch jeszcze, w którym zdecydujemy, kto tutaj nosi najlepszą zbroję, czy coś takiego, lel. Jak moja zbrojka przy okazji? Dobra, na razie się całkiem znośnie tutaj zdaje. I tutaj gracze, kurczę, musimy poszukać, bo zostało już ich tylko kilka osób. Kurczę blady, naprawdę, ekspresowe nagranie dzisiaj. Ten segment PvP bardzo mi się spodobał. Cóż by rzec, ten miecz jest trochę za OP.
Startuj PvP, user, startuj PvP. Generalnie misja jest taka, że idzie nam za łatwo, więc z tegoż powodu poszła informacja o włączeniu PvP między teamami, więc w tym momencie każdy gra sam. Żeby było troszeczkę dziksz, powiedzmy, bo serio, ten segment PvP trwał 3 minuty, okej? Okay. Dobra, ja muszę uważać, żeby teraz nie stać się celem, powiedzmy, czyimś, bo mam tylko i wyłącznie przy sobie dwa totemy. Dobra, tutaj raczej nic ciekawego dla mnie nie ma. Ja muszę też się skupić na tym, żeby graczy tutaj spróbować zauważyć. W ogóle, KGW, strasznie to jest kerst, że tarcza daje nam tylko jedną osłonę przez jeden czas, więc okej, okay. Musimy skupić się na tym, żeby wyjąć kille. No niestety, mój Janko muzykant musi paść w tym momencie. Okej, okay. Okej, okay. Dobra, udało mi się z wolanem. Oh my goodness, to było bliskie. Dobra, mój muzyczny Sansik niestety musi paść, więc Sansik, jest mi niezwykle przykro, ale muszę na ciebie lecieć. Chodź tu, Sansik, jest mi strasznie stary przykro. By the way, tak przy okazji tego odcinka, moi drodzy, ja nie wiem, jak to wyglądało za gramanicą. Ja wpadłem na pomysł, żeby ten miecz miał sharpness 1000, tak przy okazji. Nie wiem, jak to wyglądało za gramanicą. Nie oglądałem żadnego z odcinków takiego, szczerze mówiąc. Więc tak z góry uprzedzam, jakby tak nie było, albo było. Dobra, jest Roblo, super. Kurczę blady, te tewy to jest OP rzecz jednak. Dobra, Roblo, pyk. Come on, dobra, jest kill kolejny, super. Czy miała jeszcze jakiś totem? Nie miała. O, fuck, fuck, Hugo. Nie. Wystraszyłem się go, szczerze. Dobra, moi drodzy, ale to będzie dzisiaj na tyle. Myślę, że odcinek wam się, szczerze mówiąc, spodoba. Zobaczymy jeszcze w sumie, kto wygrał, więc zaraz się jeszcze widzimy, wiecie? Ale tak raz mówiąc, mówię, że odcinek wam się podoba. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że border został już uruchomiony. Norbixu dalej lata. Kurczę, Wladę, ten miecz jest serio kerst. Ciekaw jestem, jakby na UHC go zastosować, czy coś tego rodzaju. Imo na zwykłej mapie byłby troszeczkę za drogi, tak mi się przynajmniej zdaje. No ale jak mówię, to jest taka jedna rzecz na jedną rundę, na jedną zabawę. A chciałem jeszcze wspomnieć o przedmiocie, o którym właśnie wspominałem wam, czyli admin sword, który będzie robił się z beacona i z tych comment bloków. Będzie wyglądał bardzo podobnie, tylko rękojeść będzie wykonana właśnie z beacona. Jego specjalnym efektem będzie jakiś, nie wiem, uderzenie fireballami, piorunami czy coś takiego. Zresztą możecie doradzić, słuchajcie, w komentarzach, jakby miał działać taki specjalny miecz. Dobra, jacy są generalnie moi faworyci? Kubos, Hugo i Norpixu. To chyba was nie zaskoczę, że zwykle moi faworyci to oni właśnie. Więc Imo, będę tutaj obserwował, co się dzieje. Sans dalej żyje, to jest w ogóle, pod wielkim wrażeniem jestem, słuchajcie. Deathmatch na ilu graczy? Bez deathmatchu. Niech po prostu walczą między sobą na, powiedzmy, własnych tutaj, prawda, regułach ci gracze. Kurczę, blady, no jestem ciekaw naprawdę, kto to zwycięży. Przelećmy się jeszcze zobaczyć, co robią inni. Na przykład taki Kubos. Co robi Kubos? Kubos sobie, dobra, Kubos czeka, więc tu się nic nie dzieje. Hugo. Hugo stoi w sumie przy środku sobie, to też żadna wielka akcja. Dobra, to może ja se zamilknę, aż się coś stanie. Ismerf kontra Norbixu. Chociaż szczerze, czy ja mogłem to nazwać walką? Myślałem, że tam się zadzieje troszeczkę więcej. No ale powoli gracze dobiegają do siebie ci lepsi. I Norbixu zaorał porządnie Kubosa, kurczę. Kubos wcale nie był tak jakoś źle przygotowany, jeśli chodzi o tą ilość przedmiotów. Myślę, że całkiem mógł być niebezpieczeństwem, jeśli wystarczająco szybko zamieniłby przedmioty w ręce. A generalnie to chciałem wam powiedzieć, że swoją drogą to Norbixu wygrał w tym momencie, więc serdeczne gratulacje. Ja mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że stawicie łapę, wpadniecie na Twitcha, zostawicie też subka, bo lecimy po 200k w tym roku. Fajnie byłoby je dobić prędzej czy później. No i co? Do zobaczenia. Pamiętajcie napisać propozycje w komentarzach. Jeśli byliście na streamie, tutaj było widać was na czacie, napiszcie, w której minucie byliście widoczni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem, może nawet jutro. Cześć!